9 września podpisana została umowa z wykonawcą budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Kolejowej. Przetarg na realizację tego zadania wygrała warszawska firma Tamex Obiekty Sportowe S.A., której przekazano już plac budowy. Prace rozpoczną się w ciągu najbliższych dni. Gmina Opole Lubelskie na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Ten obiekt będzie spełniał trzy funkcje właśnie dzięki temu. Po pierwsze funkcję szkoleniową, bo znajduje się tutaj i działa klub sportowy, największy klub w Opole Lubelskiej, Opolanin. Ponad 100 sportowców z tego klubu. Ale oprócz tego również, tak jak wspomniałem, lokalizacja i sąsiedztwo szkół średnich. Prawie 700 uczniów tych szkół będzie korzystać z tego obiektu. I oczywiście to będzie ta część edukacyjna, ale i część rekreacyjna. To miejsce będzie nie do poznania. To, co teraz Państwo widzicie, jest obrazkiem jakichś zamierzchłych czasów, a powstanie tutaj naprawdę nowoczesne boisko. Boisko, do którego wykorzystamy technologie, które są w zasadzie, można powiedzieć, najnowocześniejszymi technologiami na rynku. Jestem niezmiernie zadowolony, że Opole oprócz fantastycznych krówek najnowocześniejszego zakładu karnego teraz dołącza do miast, które będzie miało najnowocześniejszą infrastrukturę sportową. Nowe boisko będzie miało sztuczną nawierzchnię o wymiarach 50 na 75 metrów. Zamontowane zostanie nowe ogrodzenie i piłkochwyty, sztuczne oświetlenie oraz monitoring. Wykonane zostaną ciągi piesze, zamontowane trybuny dla widowni, kabiny dla zawodników rezerwowych, bramki sportowe oraz elementy małej architektury. Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec kwietnia 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3 400 000 zł, w tym kwota dofinansowania to blisko 1 600 000 zł.